Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym projekcie na moim kanale pod tytułem Zagrajmy w Silent Hill 2 Remake. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym, 8 października 2024 roku, ma miejsce premiera światowa tejże gry. No i na premierę wlatuje pierwszy odcinek tej serii. Zacznę może, słuchajcie, od takich suchych faktów na temat Silent Hill 2. Jest to remake kultowego survival horroru z 2001 roku od firmy Konami, opracowany przez polskie studio Blooper Team. Oryginał często uznawany jest za najlepszą część całej serii Silent Hill, a nawet za najlepszy horror wszechczasów. No i słuchajcie, wstyd się przyznać, ale ja nie znam oryginału. Na swoje usprawiedliwienie od razu wam powiem, że za dzieciaka, kiedy tego typu gry wychodziły, jak Silent Hill, jak Alone in the Dark, jak Resident Evil, ja po prostu omijałem szerokim łukiem tego typu gry, horrory, w których lała się krew, w której były elementy grozy, których mógłbym się bać. No i słuchajcie, niestety ominęły mnie te gry, natomiast teraz, po latach, nadrabiam zaległości. Nadrobiłem, słuchajcie, Residenta, no i za sprawą tego remake'a będę mógł sobie tutaj poznać to całe uniwersum Silent Hill'a, bo ja w ogóle praktycznie nie wiem na ten temat nic. Więc totalnie ta seria będzie prowadzona na ślepo. Oczywiście wiem, że tutaj jest boss w postaci piramidogłowego. Wiem, że są jakieś pielęgniary, jakieś dziwne mutanty. Ogrywałem customy z Deseo i nie tylko z Deseo, z Anią chyba też, które nawiązywały do Silent Hilla. Więc jakieś takie nawiązania, wiecie, coś tam kojarzę, tak? Ale zupełnie fabuły tutaj nie czaję. Nie wiem, o co tutaj chodzi, więc no po prostu będę to odkrywał na nowo. Dla mnie to wszystko będzie po prostu nowością. Dobrze, słuchajcie, będę grać na padzie, bo taka tutaj była sugestia twórców, kiedy odpala się ta gra, żeby grać na padzie, więc postaram się to ogarnąć, natomiast jeżeli będzie mi tragicznie szło, to przerzucimy się na klawiaturę i myszkę. No i słuchajcie, no Desełko, pozdrawiam serdecznie, w samych superlatywach wypowiadała się na temat tej gry. No ona jest po prostu ponadczasowa, więc no każdy szanowany się gracz powinien ją znać. Ja niestety dopiero teraz ją poznaję. No wstyd, niestety, ale tak jest. musiałem dojrzeć, słuchajcie, do tych horrorów, żeby móc je nagrywać. A i tak będę się pewnie tutaj wydzierał w niebogłosy non-stop. No i słuchajcie, jeszcze jedno zdanie. Rozgrywka nie skupia się tutaj jedynie na straszeniu gracza, czyli to nie będzie taki typowy Outlast, ale także dużo miejsca poświęca psychologii bohaterów. No i to mi się bardzo podoba, że to będzie taki horror psychologiczny. Ja długo zastanawiałem się, czy robić z tej gry serię na live, czy serię na YouTube. I ostatecznie stwierdziłem, że będzie to seria na YouTube, ponieważ jeżeli to jest horror psychologiczny, to ja chciałbym tutaj być skupiony w 100% na fabule, móc tutaj, wiecie, odkrywać te wszystkie niuanse i po prostu czerpać z tej gry, no, jak najwięcej się da. I nie być jakby rozpraszany przez czaty i inne tego typu rzeczy. No i słuchajcie, chyba tyle słowem wstępu, bo ja powiem wam szczerze, że nic wam więcej nie powiem na ten temat. Mam nadzieję, że będziecie się super ze mną tutaj bawić. Aha, powiem tylko, że ta seria będzie prowadzona na bieżąco, to znaczy nie będę z wyprzedzeniem nagrywał odcinków, tylko nagram odcinek, wrzucam na YouTube, czytam wasze komentarze i spróbuję się do nich odnosić w kolejnych odcinkach, czyli starajcie mi się pomagać, jeśli chodzi o mechanikę gry, możecie mi też pomagać zrozumieć fabułę, ale oczywiście bez spoilerów, bo za spoilery będą bany, nie chciałbym, żeby ktoś mi tutaj zepsuł tę historię. No i myślę, słuchajcie, że sobie to po prostu rozpoczniemy. A więc nowa gra, zapraszam na mroczną przygodę. Okej, okay. Zostawiam tutaj wszystko chyba na standardowym poziomie trudności, jeśli chodzi o walki, o zagadki. Lecimy, o Jezus Maria, ten pad to będzie katorga dla mnie, ale mam nadzieję, że się przyzwyczaję. Rozpocznij grę.
could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Ja pikole, słuchajcie, jak to pięknie wygląda. O mój Boże, ale mi się będzie kręcić ta kamera. Zobaczcie, to jest nasz bohater, James. Ojojojojoj, będę musiał sobie zaraz ustawienia zmienić, bo tak się nie będzie dało grać. Słuchajcie, pięknie to się prezentuje i w ogóle ten dubbing jest cudowny. Cała ta oprawa audiowizualna, sztos totalny. No i słuchajcie, dostaliśmy list od zmarłej żony. No, powiem wam szczerze, creepy. No i ona na nas czeka w jakimś wyjątkowym miejscu w Silent Hill. No i dotarliśmy, rozumiem, do tego miasteczka, tak? Czy my dopiero tutaj będziemy w kierunku tego miasteczka iść? Nie jestem pewien. To jest nasze auto, rozumiem, tak? No, intrygująco się to rozpoczyna, nie powiem. Czy on tu w ogóle może biegać? Nie no, czekajcie, słuchajcie, ja muszę sobie ustawić czułość tych gałek, bo to tak się nie da grać. Dobra, słuchajcie, ustawiłem to sobie, ale nadal mam wrażenie, że to się trochę majta, muszę się do tego przyzwyczaić, a mam i tak ustawione na najniższą wartość, jeśli chodzi o czułość tego, więc spoko. Dobra, podejdźmy do tego autka, co my tutaj mamy? Jest jakaś mapa? Tak, mapa South Vale. Przybliż L2. Aha, dobra, i my jesteśmy tutaj na parkingu jakby, nie, na tarasie widokowym po prawej stronie. A Silent Hill, rozumiem, jest tam po lewej, jakieś uliczki się tam zaczynają. Okej, tu jest jakiś cmentarz, rancho, jezioro, dobra. Czy tu jest w ogóle jakiś samouczek? Jest, super. Czyli tutaj pod tym klawiszem mam mapę, super, dobra, będę o tym pamiętać. Czy tu mogę znaleźć jakieś znajdźki? Oto jest pytanie. Czy on jak w jakikolwiek sposób tu biega? Aha, to jest jakiś unik, nie wiem. Napój leczniczy, okej. To jest obrót jakby. No dobra. Rozumiem, że muszę iść w kierunku tego cmentarza nieszczęsnego, chociaż powiem wam szczerze, że nie chciałbym tam iść. Kurde, no on musi jakoś biegać, no jak ja tak będę się tutaj człapał, to będzie dramat. Nie wiem, czy tu powinienem szukać jakichś znajdziek, sekretów. Zupełnie nie mam pojęcia, czy to jest taka gra, wiecie, bardzo liniowa, czy jednak są tu jakieś rozgałęzienia. Nie wiem, czy są różne na przykład zakończenia.
Dobra, idziemy przed siebie na razie, ale bardzo mnie denerwuje to, że on nie może biegać. Albo ja nie wiem, którym przyciskiem. O, dobra, już wiem. Ale powinien mnie nauczyć tego samouczek, no hello. Pięknie wygląda ten las. W ogóle postać Jamesa trochę przypomina mi po fryzurze Leona z Residenta. Na razie jestem bezbronny, nie mam żadnej broni, więc wątpię, że mi tu coś wyskoczy, z czym musiałbym walczyć. To jest raczej taki prolog, myślę, na początek. Ale fajnie się to prezentuje, Bosiu. Jak zaczną mi wyskakiwać jakieś beboki, to dopiero się zacznie. Też słuchajcie, no ja nie wiem, jak to będzie odwzorowywane, nie, względem oryginału. W sensie, no nie porównam wam tutaj, bo nie znam oryginału. Czy to będzie tak, wiecie, wiernie odwzorowane, czy będą tutaj jakieś dodane rzeczy przez twórców. O, tutaj coś mamy. Jakaś studnia jakby, tak? Coś tu się świeci na czerwono, co to jest? Co to jest? Aha, punkty zapisu! Okej, okay, droga do Silent Hill, szlak. Gra została zapisana. Okej, czyli tu są punkty zapisu. Coś w stylu maszyny do pisania, nie? To tak naprawdę już jest norma w tego typu grach, w survival horrorach, nie? Że mamy takie punkty z zapisem i to będzie ten cmentarz nieszczęsny, który widzieliśmy na mapie, prawda? Tak. Dotarliśmy na cmentarz. Okej, cutscenka. Kim jesteś? Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. No słuchajcie, spotkaliśmy pewną dziewczynę, która też kogoś szuka. To jest ciekawe, nie? My szukamy żony. Ona szuka mamusi. Tu słuchajcie, Desełko mi wspominała, że każda rozmowa, każdy bebok nawet, potwór w sensie, to jakby ma tutaj znaczenie, że tutaj nic nie jest przypadkowe. No i powinienem się skupiać na tych dialogach, na tym, co tutaj widzę, żeby dobrze rozumieć potem tę fabułę, nie? Że wszystko ma tutaj swoją symbolikę. Czy ja dobrze idę? Czy ja w tym kierunku powinienem iść?
bo faktycznie tu jest ta mgła straszna i można się tutaj nieźle zgubić. No myślę, że to nie było ostatnie nasze spotkanie z tą dziewczyną. Uuu, jaka muzyka w ogóle w tle. No robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Tu mamy te rancho, chyba jakieś pole. Trochę zalatuje Outlastem dwójeczką. Ale tu jest zupełnie inna kamera, inny klimat też, ewidentnie. Jestem bardzo podekscytowany. Co to było? Coś słyszałem. Jestem bardzo podekscytowany, bo nie znam tej gry, nie? I po prostu wiem, że to jest gra ponadczasowa i że mogę tu się spodziewać zajebistej rozgrywki, zajebistego scenariusza. Desełko mi, słuchajcie, zazdrościła, że ja po raz pierwszy to będę przechodzić, nie? Bo czasami jest tak, że jak się przechodzi grę, to potem chciałoby się sobie, wiecie, chciałoby się wymazać pamięć i przejść ją jeszcze raz, wiecie, od zera, nie znając jej, i znowu chłonąć to wszystko, tak wiecie, w 100%, nie? Dobra, błotko mamy. Na razie to jest takie dosyć liniowe, nic się tutaj nie dzieje, nigdzie nie mogę zajrzeć, mogę iść jedynie przed siebie. Ale muzyka jest taka niepokojąca w tle. Tutaj rozumiem, też tego nie otworzę. Nie. A czy on w ogóle będzie miał jakiś ekwipunek? Też tego nie wiem. Taki standardowy, wiecie, jak było w Residentach. Jakąś walizkę, coś w ten deseń. Zaraz się przekonamy, mam nadzieję. Tu też zamknięta brama na łańcuch. Czy my już jesteśmy blisko tego Silent Hill? No, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Tu mamy jakieś drzwi. Mam nadzieję, że one będą otwarte. Auto parts. W ogóle żywej duszy tu, słuchajcie, nie ma poza tą dziewczyną. Brak przedmiotów. Aha, czyli muszę znaleźć klucz. Czyli może się tu jednak... A, da się jednak tu wejść, zobaczcie. Czy tu będzie jakiś pierwszy bebok, bo dostanę zaraz szału. No ta gra pewnie w większości przypadków będzie straszyć właśnie atmosferą. Tak mi się wydaje. Aha, czyli tamte drzwi pewnie były zamknięte wejściowe. No dobra, przeskocz. Tu znajdziemy pewnie ten klucz. Uuu, jak tu jest ciemno. Ja mam nadzieję, że my jakąś latarkę znajdziemy czy coś, bo ja tutaj będę słabo widział. Dobra, w tej szafce nic. Tu jakieś plakaty z Dziunią, kalendarz. Jest klucz? Jest klucz. Klucz Auto Parts. Mogę sobie go przeglądać, ale chyba nie ma sensu. A, jest ekwipunek. Osobiste, kluczowe przedmioty, mapy. A osobiste to jest ten list, tak? Pokaż go. To jest ten list z początku. Z tej cutscenki. A mogę to zdjęcie zobaczyć? No czemu on tego nie obraca? Ej, coś się zbadżyło. Słuchajcie, zbagowało się. Zobaczcie, mam dźwięk, jakby on odwracał tą kartkę, ale jednocześnie on tego nie robi. No i ja, słuchajcie, nie mogę nic zrobić. Nie mogę wyjść do ekwipunku, nie mogę nic zrobić. Kuźwa. Mogę przybliżyć, ale zobaczcie, no nic, wszystko wciskam i się nie da. Ale jaja. No to chyba czeka mnie cięcie. Jakbym na myszkę się przerzucił. O, dobra, jednak się udało. Jezus Maria, chciałem to zdjęcie przejrzeć. Przyjrzeć się tej Mary. Ale no nie pozwolili mi. Już nie będę tego próbował, bo zaraz się znowu zbaguję. Otwórz to. Aha, to było zamknięte na zasłówkę. No i co? I wychodzimy, nie? Użyto klucza. Jezu, wibruje mi pad. Wibruje mi pad. Czy czegoś mam się tu spodziewać? Boję się, słuchajcie. Boję się, bo jest zbyt duża tutaj cisza, nie? I jak coś mi zaraz wyskoczy na ryj, to ja dostanę zawału. Przejdę tu? Przejdę. No nic tu nie mogę zbierać na razie.
Dajcie znać mi, słuchajcie, w komentarzach, czy nie jest za ciemno według was, bo mogę rozjaśnić trochę tę gamę, ale nie chciałem przesadzać też z rozjaśnieniem, żeby jednak zachować ten klimat horroru, nie? Żeby nie było zbyt jasno i żebym się jednak tutaj bał. No ale ta mgła, słuchajcie, robi robotę. Naprawdę, no nie widać za wiele. Maksymalnie na odległość 2 metrów, nie? Dobra, czy my już jesteśmy blisko tego miasteczka? Tak, jesteśmy bardzo blisko. Tylko mam nadzieję, że ja dostanę mapę tego miasteczka, bo tam się ta mapa jakby urywa, tę co my mamy. Jezu, majta mi się ta kamera. I teraz pytanie, czy ja powinienem iść tu? Nie, tu jest zatarasowane przejście. Czy idziemy dalej przed siebie? Tu przejdę? Nie, nie przejdę. No nie ma tu w ogóle elementów żadnych interaktywnych. Żywej duszy naprawdę tu nie ma. Ale pewnie jak wejdziemy do tego miasteczka, to się zacznie. O, cutscenka. O, tu mamy mapę miasteczka zapewne. Dotarliśmy. Okej, mamy to. Dobra, czyli teraz mamy tak, jakąś restaurację, jakiś bar, boże, apartamenty. Nie, dobra, na razie to nie wiem, gdzie ja mam iść za bardzo. Mapa wschodniej części South Wales. Teoretycznie jak na lewo odbiję, to tam był chyba koniec drogi, prawda? To bez sensu. To może pójdziemy na razie tu. Jezu, jak to jest spowite tą mgłą. Nawet nie wiem, czy ja powinienem się tutaj aż tak bardzo rozglądać. Wejdę tu? O, wejdę tu. Co my tu mamy? Czy to jest jakaś krewia? Dajcie spokój, zaczyna się. Jakaś szklarnia. Co to było? Nie wiem, co to było, ale mamy jakąś notatkę. Mamy jakąś notatkę. Chciałbym to przeczytać. Pani Cassandro, jeden klient zamówił dziś bukiet czerwonych i białych kwiatów. Moje próby wytłumaczenia mu, że to przynosi pecha, nic nie dały. Nie mógł się zdecydować. Wydawał się trochę dziwny. Patrzył na mnie, jakby mnie przy nim nie było. Potem po prostu wyszedł, a na odchodne powiedział, że kwiaty odbierze później. Daję pani znać, bo do tego czasu może już nie być mnie na miejscu. Okej, wiadomość z kwiaciarni. Czy ja coś tu jeszcze znajdę oprócz tego listu? Chyba niekoniecznie. A czy mi się to zaznacza jakoś na mapie, że ja to miejsce odwiedziłem? Nie, nie zaznacza mi się. No dobra, ale to był jedyny budynek jakby przy tej ulicy po lewej stronie. Po prawej mamy siatkę, więc lecimy jakby dalej przed siebie. Tu zamknięte. No klimacik ma to miasteczko, nie powiem. O, znowu jest ta krewia. Jezus Maria, czy wy to widzicie? Dramat. I to jakby idzie w tamtym kierunku, w prawo. Czy ja mam za tymi śladami iść, czy mam gdzieś odbić w inną mańkę? Nie chciałem tego, chciałem mapę. No tu na lewo też jest koniec drogi. Są jakieś niby budynki. Dobra, zobaczmy. Czy ja tu w ogóle coś mogę zrobić? Na razie jestem zagubiony. A zobaczcie, jakby taki mur. Jezu. Jak jakieś prześcieradła to wygląda. Dobra, czyli tutaj nie ma sensu iść w tę mańkę. No to co, idziemy za tą krwią może, co? Po kolei, jak nas prowadzi. Tu na lewo najwyżej sobie później pójdziemy, chyba że... Ale nie, tu też, zobaczcie, już widzę, że jest mur. Czyli mamy jakby ograniczone pole tutaj manewru. Tylko pytanie, czy to mi się zaznacza na mapie. Tak, zaznacza mi się takimi czerwonymi kreskami, widzicie? On sobie to zamazuje. Restauracja tu jest po lewej zaznaczona. No to wejdźmy do tej restauracji. Da się wejść? Nie, nie da się, ale na mapie jest oznaczone jako
lokacja jakby taka istotna, nie? Ale też tu nic nie mogę zrobić. Dobra. No to idziemy przed siebie. Staram się tak środkiem ulicy biec, żeby widzieć mniej więcej, co jest po prawej i co jest po lewej. Znowu ta krewia. Texan Cafe. No i co mam odbić? Okej. Okay. Ja pierdzielę, pierwszy bebok. Tylko ja nie mam broni. No na bank widać, że to jakiś bebok. Ja mam za nim iść? Hej! No, ja bym za nim nie krzyczał, ale okej. Jezu, jaka muzyka. Ja pierdykam, aż mieciary przeszły, nie? Czy wy słyszycie tą muzę? Bo ja zaraz dostanę zawału. I szału. Jezus! Słyszałem to. Słyszałem to i... nie wiem. Aha, na prawo jest znowu zabarykadowane, tak? Tak, tutaj się nie przedostanę. A tu ta krewia prowadzi, tak? Jakby... o Jezu, ten zaułek. Ja pierdykam. A jak pójdę tu do końca? Co to jest? Przepaść? Ja pierdzielę. Z The Evil Within 2 mi się to kojarzy. Tam też był taki motyw. No dobra, czyli rozumiem, że muszę chyba w tą... na razie chyba jest bardzo liniowo i tu nic nie mogę zrobić. Poza jakby podążaniem za tym bebokiem. Bo zakładam, że on tutaj poszedł. Słyszałem to. Czy ja dostanę jakąś broń? Czy tu się da kłócać w jakiś sposób? Chyba nie. Dobra, jesteśmy na jakimś podwórku. Rozpieprzone ogrodzenie. Słyszę odgłosy jakby zza tego płotu jakieś. Boże. Gdzie ja mam iść? Bo nie czaję. O, mogę się tam rozejrzeć? Nic nie widać przez tą mgłę i tak. Czy tu da się... a to? A tu są drzwi. O, w dupę! No, czyli te beboki zostawiają taki jakby śluz, taką krewię po sobie. Tu coś zdobędę? Nie, tutaj nic nie ma. No zapewne to jest wierne oryginałowi, nie? Że tutaj po prostu się idzie i cały czas coś straszy. I nie wiadomo, czego się tutaj spodziewać za rogiem. Ale bezpieczniej bym się czuł, gdybym miał broń. Serio. Haj, to prowadzi do tego garażu. Rozgląda się za obiektami oznaczonymi białym materiałem. Wskazują na miejsce, przez które możesz przejść, z którymi wejdziesz w interakcję. No są białe takie skrawki materiału. Okej. No i tu innej drogi nie ma, więc muszę tutaj wbić. Naciśnij X, aby się przeczołgać. No, zaraz będziemy mieli... Jezus Maryja! Zaraz będziemy mieli samouczek walki na 100%. Jest zapis. Tym bardziej jest niepokojące to, że tu jest zapis. Dobra, zapisujemy to koniecznie. Wschodnie South Vale, dom na Martin Street. Mam nadzieję, że często będą te zapisy tutaj rozsiane. Czy coś mi z tej szafy wyskoczy? To jest szafa w ogóle? Boję się. Serio się boję. O, możemy pootwierać szafki. Czy ja coś tu znam? O, coś jest! Napój leczniczy. Okej, okay, pierwszy nasz item. Napój leczniczy, spoko. Naciśnij, aby użyć. Ale po co mam użyć? Obstawiam, że mam full HP, więc bez sensu marnować to. Ja pierdykam. Boję się. Słyszę jakieś radio chyba.
Tak, jak nic, radio. Naprawdę wolałbym, gdyby tu było więcej akcji i żebym mógł się przyzwyczaić do tych beboków, bo tak to ja po prostu, no, stresuję się. Patrz, jakie to zdezelowane wszystko. To w ogóle też zalatuje The Last of Us trochę, nie? No i co mi to radio powie? Ktoś się nagrał? Idzie bebok! O ja pierdziele, co tu jest w ogóle? Jakby w jakimś kaftanie? Czy wy to widzicie w ogóle? Co to jest? Czy my będziemy przed tym spieprzeć? Nie, będziemy walczyć. Dobra, dostaliśmy dechę z gwoździami. Jak się atakuje? Aha, dobra. Okej, okay. Obrzygał mnie. A unik był półkiem. O masakra. No to już widzę, że to będzie żenada. Zginę. Ile to ma życia? No walnij go, walnij go. Zginęło to ścierwo. Ja pierdziele, no to było to. Zajebiście mi poszła ta walka pierwsza, nie? No i muszę tą apteczkę wykorzystać, od razu samouczek się przyda. No już poszło na zero. Aha! Całego HP mi to nie zregenerowało, czaicie to? Bo przecież mam nadal ten czerwony pasek wokół Jamesa. No dramat, jak ja tak będę mieć cały czas, to będzie mnie to irytować. Może powinienem jednak łatwy poziom trudności sobie ustawić. Albo nie grać na padzie. To też może mieć znaczenie, że ja gram na padzie i od razu się gubię. Oczywiście zobaczyłem R2 i nie wiedziałem, co wcisnąć, nie? Dobra, czy my wyjdziemy gdzieś... Uuu, tu coś mamy. Strzykawka. Co daje strzykawka? Przytrzymaj, aby użyć strzykawki. Czy ona nam da więcej HP? Okej. Okay. Czyli strzykawka i te napoje lecznicze działają tak samo. Jakby tylko pewnie strzykawka to jest lepsza. W sensie więcej HP odnawia niż ten napój, tak obstawiam. A, trzeba to rozpierdzielić, dobra. I wyskakujemy. Obstawiam, że coraz więcej tych beboków będzie. Okej. Kto to mówi? Myślicie, że to ta żoncia? Mary? Wywołano nas po imieniu, słuchajcie. Creepy Max. A ja już nie mam tej deski, tak? Okej, okay, on ją wyjumał. Dobra, zaraz zobaczę, jak to wygląda na mapie, gdzie my się pojawiliśmy. No będzie ją ciężko tutaj znaleźć, w takim rozległym miejscu. Dobra, czyli rozumiem, że tą uliczką biegniemy przed siebie na razie. No jak będą jakieś beboki, to ja będę musiał je omijać, bo ja nie mam broni. A nie, mam tą deskę! Czyli on ją chowa, tak? Jezu, ja tego nie ogarniam. Okej. Okay. Pudełko zapałek. Przeczytaj. Bar Nilis jakiś. Okej. Okay. Naciśnij, by otworzyć mapę i sprawdzić nowe informacje. No jest, zaznaczone w kółeczko. Bar Nilis. Czyli mam teoretycznie tam iść, tak? To jest wskazówka. Tak, on tą, słuchajcie, maczugę chowa. Co to za notatka? Wiadomość z Martin Street.
Jeżeli to czytasz, uciekaj. To miejsce nie jest takie, jak się wydaje. Czasami wystarczy spojrzeć wstecz. Wystarczy spojrzeć wstecz. Ciekawe. Uziewa mać. Ja wale. Widzieliście to? Tam jest zapis na prawo. No ja to zapisuję, nie ma to tamto. Tylko jeszcze sobie tutaj przebiegnę. Zobaczę, czy jest tu coś ciekawego, ale nie widzę tu nic. No dobra, zapisy są w miarę często rozsiane, więc spoko, jak na razie. Idziemy dalej. Ile mamy minutek? Nie, no zrobimy sobie dłuższy ten pierwszy odcinek. Widzieliście to? Rozumiem, że to może się przylepić do ściany też, tak? Nie no, ta mgła jest creepy. Tu nie przejdę. Co to? Tu? Słyszę jakiś rad. O fuck! A możesz to zdeptać? Jezus Maria, jakieś karaluchy. Ja wale! Depcz go! Depcz tą szmirę! Jezu, ta muzyka tu jest, słuchajcie, tak dramatyczna, że ja po prostu dostaję ciarek. Na anusie. O Jezu, no muszę rozładować jakoś tą atmosferę, słuchajcie, bo się boję. Dobra, tu nic nie ma. Po co ja tu wlazłem? Żeby mnie Bebok zaatakował? Super siła, super świeżość, usuń dziś wczorajszy brud. Okej. Jakiś proszek do prania, tak? Jakaś reklama. No i co? I tyle. Czy jakaś pralnia tutaj się znajdowała? O! Coś tu jest. Aha, gówno. Zakrwawione ciuchy w tej pralce. Hit. No dobra, nic tu nie widzę. Jeszcze po drugiej stronie mogę sobie zerknąć, tak? A to jest szyba. Rozpięta. Tylko jak ja zrobię hałas, to ciekawe, czy te beboki właśnie się zbiegną. Silent Hill. W marcu 1965 roku miasto Silent Hill odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Badaczy Zjawisk Paranormalnych w Maine. Po dokładnym przyjrzeniu się okolicy, zespół doświadczonych radiestetów ze stowarzyszenia stwierdził, że obszar otaczający zabytkową już kopalnię węgla Wilts charakteryzuje się wysoką aktywnością. Eksperci wyrazili również nadzieję na możliwość przeprowadzenia dalszych badań i eksploracji wąwozu. Nic z tego jednak nie wyszło, gdyż Towarzystwo Historyczne w Silent Hill ograniczyło dostęp do wspomnianego obszaru, przekształcając go w rezerwat przyrody. Co więcej, pomysł stowarzyszenia spotkał się z krytyką ze strony lokalnej społeczności, która uznała, że natura przeprowadzanych przez nie badania mogłaby przestraszyć turystów i zniechęcić ich do odwiedzania tej okolicy. Podważanie wiarygodności naszych badań i zasłanianie się turystami brzmi jak wymówka wymyślona tylko po to, abyśmy nie mogli zobaczyć, co tam naprawdę jest, skomentował jeden z badaczy. Niestety, żaden z przedstawicieli władzy lokalnej nie odniósł się do tej sprawy. Informacja od wydawcy. W chwili ukazania się tej publikacji nie istnieją żadne dowody potwierdzające wiarygodność radiestezji lub świadczące o skuteczności którejkolwiek z metod radiestetycznych. Wyrażone w artykule opinie nie odzwierciedlają poglądów autora. Mhm. Czyli tu się coś działo, słuchajcie. Zresztą widać, że to nie jest normalne miejsce. Czy coś znajdę w tej szafce? Nic. No mamy bibliotekę jakby, nie? Ale w tej bibliotece też żadnych zapasów nie mogę znaleźć. Czy ja mogę wyjść tu po prostu drzwiami? Nie, nie mogę. A tu na tym stoliku patrzyłem. Dobra, nie widzę tu nic. Czyli tylko chyba ta notatka tu była. Dobra, czy jeszcze jakiś bebok mnie tu zaatakuje? Pokazać mi mapę. Czyli muszę odbić w lewo. Ale zobaczcie, czyli są tu takie smaczki. Jakbym tam nie wlazł, to bym nie przeczytał notatki, nie? O, w dupę. Czy ja mam z nim walczyć?
Czy mogę go pominąć? Jak myślicie, walczyć z nim? Kuźwa, no i mnie obrzygał. No i tak się skończyła moja walka, słuchajcie. Znowu mam mało HP. Więc sztos. Dobra, tu mamy ten bar. To jest ten bar? Nie, to nie jest ten bar, ale tu też jest jakaś miejscówka, tylko zamknięta. Nie, no tych beboków jest tu więcej. Wejdę, wejdę tu. Mamy kolejną notatkę. Tamten facet znów tu był. Przypomniałem sobie, że dostał ostrzeżenie, że nie ma tu przychodzić, ale zachowywał się tak, jakby nie wiedział, o czym mówię. Tak czy siak wstał i wyszedł. Nie awanturował się, ale jest w nim coś, co przyprawia mnie o dreszcze. Gdy patrzę na jego twarz, czuję się, jakbym patrzył na maskę. Jakby coś pod nią było i chciało się wydostać. Nie chcę przy tym być, gdy to się stanie. Boże. Jest apteczka. Bierz ją. Ale ja jej nie wykorzystam na razie. Nie ma to tamto. Pytanie, słuchajcie, czy te beboki się będą jakby, wiecie, czy to radio, słuchajcie, gra wtedy, kiedy mam przeciwnika gdzieś w pobliżu, bo to tak wygląda, jakby tak było. No ewidentnie, chyba tak jest. Dobra, no idę do niego. No, tylko ja nie chciałbym się, no właśnie, żeby on na mnie żygnął. Dwa ciosy i ja się cofam. No depcz go, depcz go. Ciemno tu strasznie. Powiem wam szczerze, ciemno jak w dupie. Czy tu coś jest? Aha, tu mogę wyjść na zewnątrz, czyli tu były dwie drogi. Okej, okay, a tu coś było? Tu gdzie on stał? No coś mogłoby być na tych półkach, nie? No ale niestety nic nie widzę. W tej lodówce też nie. Dobra. Spróbuję pominąć tego beboka, którego mieliśmy tam na zewnątrz. Może... Co ja zrobiłem? Chciałem mapę odpalić, a wziąłem sobie apteczkę. Nie, no po prostu ja to ogrywam zajebiście, nie? Dobra, spieprzamy. A jest, zobaczcie ile ich tu jest. Nie, no nie będę z nimi walczyć. To nie ma chyba sensu na razie. Po prostu ich omijam, tym bardziej, że one są chyba dosyć wolne. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tu gdzieś w lewo będzie ten bar. Chcę do tego baru. Gdzieś za mną. Jezus Maria. Słyszeliście te odgłosy? To było tak creepy, Max. A co to jest? Okej, jakaś cutscenka. Szafa grająca chyba. Wow. W The Longest Journey była podobna. Wybierz. Aha. Pół płyty, tak? Połamana płyta winylowa. Połamana płyta winylowa. I co ja mam zrobić tu niby? Ruch. Aha. Nie ogarniam. Jakby trzeba to naprawić, tak? Tę szafę grającą. Dobra, na razie nie czaję. Czy to jest w ogóle fabularne? Czy to jest jakieś dodatkowe tutaj do zrobienia? Tu gdzieś widziałem, o właśnie, notatka i tam jest zapis. Dobra, przeczytajmy sobie. Nie wiem co w niego wstąpiło, po prostu zaczął w nią walić. Nie miałem wyboru, musiałem wyprosić go na zewnątrz. Uciekł, wrzeszcząc, że wszystko naprawi. Pozbierałem co się dało, ale nadal nie mogę znaleźć jednego z przycisków. Połowa płyty wciąż tkwi w środku. Brakuje tej drugiej, pewnie ją zabrał. Jak się tak zastanowić, to pobiegł w stronę Groovy'ego. Tak czy siak może do niego zajrzeć. Sprawdź, czy nic mu nie jest. Mieszka przy Saul koło apteki. Mieszkanie 9. Czy ja to będę mieć na mapie? Tak. Czyli to jest fabularne. Musimy się dowiedzieć, co jest na tej płycie, tak jakby.
Mamy nawet napisane na mapie szafa grająca i dwa punkty. Groovy Music i te apartamenty. Dobra, a czy tu mogę wejść? Nie, tu muszę mieć jakiś klucz, żeby wejść. No dobrze, słuchajcie, mamy prawie 50 minut, ja bym to zakończył. Muszę się przyzwyczaić do sterowania, bo będzie dramat, jak ja będę sobie używał tych apteczek. Już powinienem mieć 3, a mam 0, bo wszystkie wykorzystałem, nie? Przez moją nieudolność, jeśli chodzi o walkę i uniki, i przez moją głupotę, że przez przypadek mi się kliknęło. Dobra, zapisujemy to. I jak na razie, mega klimat. Jakby tak dosyć spokojnie, poza tymi bebokami teraz tutaj, które łażą po ulicach, ale jest taka narracja, wiecie, że powoli się to rozkręca, nie? Nie ma takiego boom, jak u Hitchcocka, nie? Tylko no tak na razie jest bardzo klimatycznie i spokojnie. Zobaczymy, jak się to rozkręci. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten pierwszy odcinek. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!